Kiedyś posiadanie monitorów w zagłówkach to było coś. Wiecie, puszczaliśmy dzieciom bajkę i mieliśmy spokój całą drogę. No ale dzisiaj, w dobie tabletów, takie monitory w zagłówkach schodzą na drugi plan. No ale warunek jest jeden. Nie możemy pozwolić, żeby dzieciaki podczas jazdy tablety trzymały w rękach, bo jest to niebezpieczne. Musimy zamocować tablet tak, żeby przez całą podróż było bezpiecznie. Znalazłem uchwyt i wygląda na to, że spełni moje oczekiwania. No ale to, że wygląda, o niczym nie świadczy, dlatego postanowiłem go sprawdzić w warunkach ekstremalnych. Ten uchwyt jest uniwersalny, ale rozstaw ma od 14 do 18 cm. Na patrol ma szerszy rozstaw zagłówka, także już wiecie, że do patrola macie go nie kupować. Mam jeszcze jedną terenówkę, wprawdzie trochę słabszą, ale też powinna dać radę. Mam nadzieję, że tutaj będzie pasował. Rozstaw pasuje, no, ale widzę kolejny problem. Producent mógł pomyśleć i zrobić grubsze kasowniki luzu. Ta gąbka jest tutaj za cienka, no i uchwyt lata. Spróbuję go docisnąć zagłówkiem, powinno być lepiej. No i teraz montujemy tablet. Tablet pasuje. No i jedziemy do lasu. Grzesiek zabiera uchwyt na prawdziwą offroadową ścieżkę zdrowia. Jeśli tablet nie odpadnie na tych wertepach, w codziennym życiu też się utrzyma. Testowanie takiego gadżetu na równej drodze czy autostradzie według mnie w ogóle nie ma sensu. Tak naprawdę na tej drodze teraz możemy poznać jego prawdziwą wytrzymałość. No i to, czy w ogóle do czegokolwiek się nadaje. Jak na razie, przynajmniej z mojej perspektywy, ten uchwyt naprawdę nieźle się zachowuje. Na takich dziurach dziecko raczej nie trafi palcem w żadną ikonkę, ale tego nie zagwarantuje przecież żaden uchwyt na świecie. No, przeszedł sporą próbę i na razie się trzyma. Tablet nie wypadł, uchwyt się nie wypiął z zagłówka, także nie jest źle. Tak naprawdę, gdyby producent zrobił grubsze kasowniki luzu, no to ten uchwyt, według mnie, mógłby być prawie idealny. A tak, jest po prostu dobry. Ten chiński kawałek plastiku przetrwał próbę. Skoro dał radę w takich warunkach, to na pewno bez problemu sobie poradzi w mieście albo na trasie szybkiego ruchu. Ten uchwyt ma regulację, więc jesteście w stanie tutaj zmieścić urządzenie różnej wielkości. I powiem wam szczerze, że gdybym miał małe dzieci, to na pewno zainwestowałbym 40 zł, no bo radość dziecka bezcenna. No dobra, bardziej mi chodziło o mój święty spokój.